czarnobrewej cerkwi złożę moich kości pusty gotyk i nadzieję, wbrew nadziei, że on, spas nierukotwornej, od nicości mnie wybawi, żywy przejdę wrota śmierci. Mistrz Jerzy Nowosielski uważał, że Chrystus jest jego osobistym Zbawicielem, że ów spas nierukotworny, czyli obraz Zbawiciela nieludzką ręką uczyniony, ikona procesyjna powstała w XII wieku w kręgu Nowogrodzkiej Szkoły Ikonograficznej, pokazuje rzeczywistość innego świata. Niezwykłość ikony polega na tym, że na przestrzeni swego historycznego rozwoju, który był bardzo długi, i zajmował kilkaset lat, a nawet można powiedzieć, że prawie 1000 lat, w ramach tradycji wschodniochrześcijańskiej, w ramach tradycji prawosławnej, ikona wykształciła niezwykły język plastyczny. Ten język jest z jednej strony skierowany ku temu, co jest czysto ludzkie, bo przedstawia człowieka, przedstawia jego życie, przedstawia jego ciała, przedmioty, wszystko, co go otacza, a jednocześnie daje możliwość pomieścić w języku plastycznym to, co tak naprawdę z jednej strony wykracza poza rzeczywistość, ale z drugiej strony, co dokonuje się w tajemnicy wcielenia, czyli bezpośrednie spotkanie Boga danego w ciele, danego w ludzkiej sytuacji. Celem ikony było zawsze pokazanie przemienienia chrześcijaństwa doświadczanego jako spotkanie z żywym Bogiem. Ta podwójność ikony, można powiedzieć ambiwalencja, zdolność pomieszczenia Boga w sytuacji człowieka stała się kluczem dla sztuki Jerzego Nowosielskiego. Cały ten język, cały wysiłek plastyczny, który ikona na przestrzeni stuleci wkłada w swój rozwój, Nowosielski wykorzystuje jako uniwersalny język artystyczny, dzięki któremu opisuje swoją sytuację, opisuje miasto, opisuje dom, opisuje wszystko, co jego otacza, rzeczy, to, co cały czas było przedmiotem jego malarstwa w postaci martwej natury, pejzaży miejskich, aktów. Nowosielski pokazuje, na ile język ikony jest uniwersalny. Jako kilkunastoletni chłopiec, Jurek Nowosielski w muzeum we Lwowie zobaczył niezwykłą kolekcję ikon. To przeżycie zdeterminowało moją drogę życiową. Była to dla mnie wielka, samodzielna rewolucja w sposobie pojmowania sztuki. Miałem lat 17, powie później. Został nowicjuszem Ławry Świętego Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie uczył się sztuki pisania ikon. Nie został jednak mnichem, zachorował, wrócił do Krakowa. Była wojna. Nowosielski jako fenomen myśliciela, artysty, wynika z tradycji prawosławnej, z tego doświadczenia, które nazywa się doświadczeniem liturgii, gdzie wszystkie sztuki ze sobą się syntezują. Szczególny stosunek profesora do religii oddaje tytuł tomu jego rozmów ze Zbigniewem Podgórcem, Mój Chrystus. W jednej z nich powiedział: ikona może wprost, twarzą w twarz, pokazać to, czego nie może pokazać myśl dyskursywna czy słowo. Ta uniwersalność pomaga Nowosielskiemu inaczej odczytać rzeczywistość. Ważnym miejscem w domu profesora był tak zwany krasny ugoł, czyli ich prywatny ołtarzyk, w którym było kilka ikon i przedmiotów, właśnie, które lubili. I to było takie miejsce, do którego nie wpuszczano gości, to była ich prywatna taka ściana dewocyjna, nie rozmawiało się o tym, można było tylko to zobaczyć z korytarza, a było to dla nich naprawdę bardzo ważne miejsce w domu. Dla Jerzego Nowosielskiego rdzeniem wiary było wcielenie Chrystusa, centralne wydarzenie w dziejach kosmosu. Pozostawione przez niego ikony są świadectwem bardzo żywego przeżycia wiary, pisze ksiądz Henryk Paprocki, teolog prawosławny i przyjaciel Jerzego Nowosielskiego. Tutaj chodzi o pełne napięcia przeżycie kontaktu z Bogiem. Liturgia stwarza nowy pułap istnienia sztuki. Daje jej inaczej się odnieść do człowieka i inaczej pomieścić się w życiu człowieka. Dlatego ikona i całe doświadczenie wschodniochrześcijańskie, w którym sztuka odgrywa pierwszorzędne znaczenie, stało się wielką intuicją dla całej awangardy XX wieku. I Nowosielski
można śmiało powiedzieć, jest jedynym na świecie przykładem artysty, malarza awangardowego, który na tyle wykorzystał ikony. Z jednej strony zrozumiał ją, a z drugiej strony przyłożył ikonę na uniwersalny język artystyczny. Na tym polega wielki fenomen Nowosielskiego i wielka zachęta, bo tradycja, sztuka dawna, do której niby należy ikona, ciągle jest wielką inspiracją dla sztuki współczesnej. Ikona jako dzieło sztuki ma pokazać inną rzeczywistość. To odróżnia ją od każdego innego dzieła sztuki. Kieruje się ona pewnymi zasadami, takimi jak odwrócona perspektywa, symbolika kolorów, wydłużenie postaci. Są to wypracowane w ciągu wieków zasady, które umożliwiają pokazanie, niemal naocznego wręcz oglądu, świata przemienionego. U Nowosielskiego w tych wszystkich realizacjach nie ma złota, tego, co jest najważniejsze w ikonie. To znaczy nie ma wizualnie, natomiast to złoto jest, dlatego że on przewrotnie zastąpił je bardzo nasyconymi kolorami. Najbardziej mi podobała się moralność taka teologiczna, że to, co nie jest na przykład napisane, to wszystko można. Że na moje pytanie, jakiego koloru była chusta świętej Weroniki, to się okazało, że nie ma nigdzie zapisu. No to wtedy mówi on, że przecież dla malarza to jest przeogromny pole do popisu, bo można w każdym kolorze namalować. Fenomen religijności Nowosielskiego polega na połączeniu niezwykle osobistej, żarliwej wiary w Chrystusa z otwartością na całe bogactwo tradycji religijnych i różnorodnych, niekiedy nawet egzotycznych, źródeł duchowości. On skupiał wokół siebie i łacinników, i prawosławnych, i grekokatolików. Realizacje zarówno w kościołach katolickich, jak i cerkwiach, bo zrobił tego bardzo wiele, są o tyle ciekawe, że nie są sztampowe i są bardzo, że tak powiem, w pewien sposób prowokacyjne, bo Nowosielski celowo na przykład do realizacji polichromii, czy projektów fresków, czy mozaik w kościołach katolickich używał ikonografii kanonicznie wyjętej z ikony. Jeżeli chodzi o sakralne, to na pewno ten projekt w Hajnówce niezrealizowany i kościół w Tychach. No, po prostu to są jakby takie fundamenty. Profesor bardzo się cieszył tą realizacją. Uważał, że jest to jakieś zwieńczenie jego realizacji malarskich, kościelnych, sakralnych. Urzekła go ta przestrzeń ogromna, ponad 2000 metrów kwadratowych do zagospodarowania artystycznego, także to było ogromne wyzwanie i był bardzo, bardzo był przejęty. Kiedy profesor zaproponował żonie i mnie tę współpracę w kościele, tutaj w kościele tyskim, byliśmy zaskoczeni, ale i
podekscytowani, ponieważ mieliśmy świadomość, że będziemy brać udział w no chyba w jednym z największych realizacji, jeśli chyba największej realizacji Nowosielskiego we wspaniałym wnętrzu kościoła projektowanego przez równie wspaniałego architekta Niemczyka, gdzie ta współobecność dzieła architektonicznego i malarstwa Nowosielskiego mogłaby i jak się okazało wybrzmiała w sposób no, wspaniały. No, profesor nam zaproponował pracę tutaj, co było oczywiście super wyzwaniem i wielką radością. Nie mieliśmy wcześniej okazji pracować z profesorem w jakimkolwiek kościele. Profesor był już dość zmęczony i słaby, także potrzebował dużo pomocników. Nowosielski zdecydował się zostawić drewniane, niemalowane tła, choć pierwotnie podobno miały powstać ogromne płótna, ogromne malowidła, które miały zawisnąć na tym osobliwym namiocie, jakim jest dach tego kościoła. No, ale ostatecznie zdecydował się na polichromię, na deskach. No, przedsięwzięcie było ogromne, wyzwanie było ogromne. W momencie, kiedy przyjechaliśmy z żoną po raz pierwszy, wysiedliśmy na stacji Żwaków któregoś pięknego letniego już poranka, i zobaczyliśmy wtedy po raz pierwszy kościół. On stał właściwie w szczerym polu. Tu było niewiele budynków wokół. Przejeżdżaliśmy rano, farby już były przygotowane w wiadrach, wkładaliśmy białe fartuchy, wchodziliśmy na rusztowanie, no i malowaliśmy. Zaczynaliśmy od orantki, tej wielkiej oranty tutaj. Malowaliśmy dwa sezony tutaj. Pracowaliśmy w 83 i 84 roku. Oczywiście z różnymi przerwami, różnego rodzaju perturbacje przerywały pracę, ale no chociażby montaż niebywale trudnych, specyficznych stelaży, rusztowań pod kątem do ścian. To było bardzo trudne, zabierało dużo czasu. W momencie, kiedy przyjechaliśmy, świetlik był już gotowy, ponieważ trzeba było szybko zdemontować stojące na środku rusztowania i przesunąć je do tej jednej chyba najważniejszej postaci, czyli orantki. Myśmy właściwie pracowali no, pod dyktando profesora, zupełnie dokładnie. Zakładaliśmy płaszczyzny. Profesor potem wykańczał je, wchodził na rusztowanie i robił ten ostatni szlif. Od orantki nasza praca się tutaj zaczęła. Zamalowywaliśmy ogromne płaszczyzny. Pamiętam, że chyba dwa razy musieliśmy przemalowywać ten specyficzny brąz, bo za pierwszym razem profesorowi nie bardzo się spodobał. Poprawialiśmy aureolę, która pod kątem okazała się elipsą, a nie okrągła w momencie zdjęcia rusztowań. No, tyle pamiętam z pierwszych wrażeń. Minęło 40 lat. U nas w domu też była Biblia, ale profesor podarował mi jakąś Biblię i dopiero profesor wytłumaczył mi, że to jest najpiękniejszy tekst. Zaczęłam się wczytywać, potem rozmawialiśmy. Księga Rut, to była ulubiona księga profesora. Minęło już tyle czasu, 40 lat, ale to zostało w pamięci i w sercu. W rozmowie ze Zbigniewem Podgórcem w roku 1993 profesor wyznał: pomyślałem sobie, że jeżeli wszystkie te cerkwie, którymi się w młodości zachwycałem, mają zniknąć z powierzchni ziemi, to niech chociaż zostanie po nich jakiś ślad w moim malarstwie. Zacząłem malować portrety cerkwi, ikony cerkwi, częściowo tych, które widziałem, częściowo wyimaginowanych, ale nie zupełnie. Ostatnią realizacją sakralną profesora była cerkiew w Białym Borze. Jak profesor umierał w Krakowie, ja przyjeżdżałam regularnie, leżał kilkanaście lat w łóżku, cieszyły go moje wizyty. Już nie malował, już nie chciał malować, nie mógł, ale interesował się, pytał się, co ja robię.
pytał się o moich kolegów, studentów czasem. Mówił, że nie boi się śmierci, tylko boi się odchodzenia, długiego i uciążliwego odchodzenia i właśnie to go spotkało. W moim odczuciu Jerzy Nowosielski to jest człowiek dla przyszłych pokoleń, twierdzi ksiądz Henryk Paprocki. Niewątpliwie jak wszyscy ludzie genialni, wyprzedził i przekroczył swoją epokę. Jestem głęboko przekonany, że on będzie odkrywany przez następne pokolenia jako ich człowiek, ponieważ jego doświadczenie, zarówno malarskie, jak i intelektualne, przekracza wiek, w którym żyjemy i jest skierowane ku przyszłości. Ja jestem przekonany, że profesor Nowosielski jest takim profetą, prorokiem, w którego życiu skupiła się i twórczości skupiła się pewna esencja doświadczeń teologicznych i egzystencjalnych. I to jest ogromny potencjał, który jest jakimś prezentem dla nas. W gronie tych osób, które powiedzmy znają profesora, pasjonują się jego twórczością, jego myślą, chcieliśmy się spotkać, aby troszeczkę podsumowywać ten rok Nowosielskiego, bo tych konferencji, wydarzeń było w tym roku bardzo wiele. Natomiast tutaj, w tym miejscu, gdzie profesor pracował, gdzie właściwie ten jego duch, duch jego obecności się cały czas unosi, było bardzo ważne, żeby to wydarzenie zaistniało. I udało się nam zgromadzić bardzo wiele środowisk, na czym nam zależało. Często środowisk, które są powiedzmy w jakimś takim napięciu polemiki między sobą. I było widać, że tutaj podczas dotychczasowych sesji, mam nadzieję, że dzisiaj również to się będzie działo, czy podczas spotkań przy stole, dochodziło do takiej pozytywnej wymiany zdań, doświadczeń, myślę, że jakiegoś takiego zrozumienia się wzajemnie. I to jest to, co dla Nowosielskiego, myślę, też było bardzo ważne.